Mnie ogląda. No cześć, tutaj Indie StarCraft, witam was wszystkich, 21 kwietnia 2016. I dzisiaj sobie oczywiście potrenujemy, postaram się zagrać na Zerga coś, co nie jest właśnie standardem takim powszechnym. Znaczy jest to standardem powszechnym, ale w moim arsenale nie jest to taki standard standardów. I nawet mam troszkę replayów, że można by sobie niby obczaić, tak jakoś nawet może i teraz. Na których właśnie można by to otwarcie zobaczyć, ale w sumie to ono jest takie dość oczywiste, więc no. Tu się robi dwa Stargate'y. O, Snokstar jest, dobra, to ze Snokstarem się rozgrzejemy trochę. Grandmaster Zerek, chociaż nie wiem, czy na niego można tak grać, no ale... Spróbujmy. Co taki jest przyciszony dźwięk w StarCraftcie? Oho, i coś się zacięło. Panie Blizzardzie, co to ma być, no? Snokstar, momencik, zaraz zagramy. Grałeś w tym tygodniu z Lazarem i Guru i Artem? Nieźle, Dead Pixel. Jakiś jesteś ten... jak się mówiło na tych... W GSL-u, co pokonywali faworytów i tych najlepszych, jakiś kurde King Slayer, Dragon Slayer, czy Champion Slayer, czy nie wiem. Dobra, mamy Stockstara. No, dobra. Stockstar, wygramy zaraz. Siema, Panker of Gods. Doktor Farcik Lucius. Dobra. Slayer. Dobra. Chyba Slayer po prostu. Guru przed chwilą mówił, jak się broni, gdy jesteś zergiem i widzisz u protestodowa Stargate'y. Alt plus F4. Czyli sobie nie radzi najlepiej. Dobra. Film się załadował, bardzo się cieszę. Gramy, gramy, gramy. Hela Waster, dzięki za followa właśnie. Jeszcze przed nagrywaniem było, to się jeszcze raz można wspomnieć. Dobra, chyba mam ustawione wszystko w miarę. Gdzie? Manibla. I Jenek oczywiście. Co, randoma mam wybranego? O, dobra, mam nadzieję, że Protosa dostanę. Czy mam randoma wybranego? Aha. Sorry. Ten Terrana przypadkiem. Ej, no to było dziwne. A nie wiem, czemu to... Jak on... Czemu tak się czasem samo ustawia na tego Terrana jakiegoś... Aha, nawet mi napisał przecież Snokstar. Boże. Ale nie ogarnąłem. Ale nie ogarnąłem! Jezus. Dobra, go, go. Nie, 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 sceny nie powinienem jeszcze zmienić, bo z mora sobie dostałem. Teraz będę zmieniać scenę, spokojnie. Siema, Aegis. Witam, witam. No, jak się szybko grała, to je, kurde. Ach, te dyski SSD, demony prędkości. Te to mają APM-y. I jeżeli chodzi o otwarcie właśnie dwustargate'owe, to jest tam takie dwie małe odmiany. No i tam z grubsza chodzi o to, że w jednej mamy... Co mamy? Mamy szybkość do ostrzelania dla adeptyka, a w drugim buildzie nie mamy. Ale mamy szybciej Phoenixy i w ogóle. Taka sytuacja. Ciśnij pieroga, cisnę, cisnę.
Że stanie jak pierożon zrobi miazgunie. To miazga z pierożona. Pierożona. Chyba coś te, takie zaklęcie bym rzucił. Cieszę się, jeśli mi będzie nie najgorzej grać. Trochę tak właśnie nie do końca wyspałem, ale czuję, że to może zadziałać na moją korzyść. Oj, wyprzyłem odrobinę. Zgadzam. No i teraz zostawiamy dwa gate'y, żeby mieć trzy oczywiście. No tak w tym biedzie to praktycznie nic nie ma skomplikowanego. Cały czas proby. Kilka adeptek z pierwszego gateway'a, tak ze trzy. Będzie good. No do Shipcora też trzeba zrobić naturalnie. No i co ten Snogstar planuje, to jest pytanie. Teraz jak już mamy pieniądze, to można dostawić co trzeba. Robimy też pusha. No i właśnie podwójne Feniksy. Forża chyba też trzeba by zrobić. Oczywiście cały czas adepki też robimy, bo trzeba będzie i tak zaekspować za jakiś czas. Więc tam tego bardziej nie ułatwi jak adeptki. Nie, sporów nastaje,
Coś mi tu padło chyba. Bo wiecie co? To zrobimy już jakieś przejście w coś sensowniejszego odrobinę. Przekwińców mam kilka. To jest za późno nawet pewnie. Teraz powoli, powoli. Ty snok starze. No kurde, ale tego ma. Klasyczne immortale, wiadomo. Mało tego gazu, no ale... Thank you.
No dobra, to idziemy się bić chyba. Muszę mało stormów. O! Hydra! Tak, gdzie jest mój obserwator? A, tu co inna. Śmieszne ilości gateway'ów mam jak zwykle. Story. Ty rocze zrobił. To mi się wydaje nie być najlepsza opcja. YOLO! Idzie! Co zmniejszyć? Coś się dzieje? Nie, dobra, chyba wszystko działa. Nie ma Wojtej. Pierwszego w życiu rankera zagrałeś ci z Janem Bobrą, to dobrze. Wygrałeś, no ale to tam nie przejmuj specjalnie. To ja też sporo gier przegrywam i to też są ladderowe mecze. Nie miałem 250 APM. Nie ma PSK. Tak, znamy tego gościa Mopek. Dobra. Ma eksploratę, no witam wszystkich. Beliarekku. No dobra, widzę, że macie ochotę na jakieś 4x4, no to możemy jedno zagrać w sumie. Tylko ja się dowiem, jakie mapy teraz są grane w 4x4. Można spróbować, tylko... A, dobra, Hidden Caves założę. Moment. Ktoś chce zagrać 4x4, no to grupa IndieSC, suby donatorzy mają pierwszeństwo i bla bla. Jesteś w Goldzie, grałeś dziś z Masterem Tomaszką, no to znaczy, że albo on zbił swojego skilla tego ukrytego, albo bo ty swojego bardzo podwyższyłeś. Innej opcji nie ma, synu, no chyba, że system zwariował. Dobra, Snokstar widzę, że się wbił na krzywą twarz. Też ma ochotę, niech pisze na grupie IndieSC, że chce zagrać, to ja już zapraszam, otoczamy, oko. Dobra. No to czamy, dawaj. Miejsca kończą. O, dobra, jesteś. Jakie domatorzy? Nie, domatorzy nie. Donatorzy. Domatorzy to nie. Ja tutaj nie mam żadnych domatorów u siebie teraz. Sam sobie siedzę. Nawet wygooglowałem, jak się spytałeś na Facebooku, kto to jest domator. Ja to jestem taki dość nieżyciowy. Dobra, Manik chyba jeszcze chce i Wojtej. I to będzie komplet. Fajnie, szybko się zapełniło. Dobra, tylko teraz to jakoś rozdzielić sensownie, synu.
Jak to rozdzielić? Dobra, może taka roszada będzie. No, dobra. Krzymal też wcale nie wie, o co chodzi. Sorry, Krzymal, już mamy komplet. No dobra, no to ja sobie wezmę, będę kreatywny, wezmę Terrana. Albo nie, randoma wezmę. Chociaż nie, chcę Terranem zagrać, dobra. Gramy sobie 1-4-4, a potem będę grać ladder, turniej automatyczny też przy okazji może. I no. Demotywator. Jakie bindy mam na kamerę? Od F1 do F4. Lokacje mam przypisane. A robotnika, który nic nie robi, mam pod tyldą, czyli tam na lewo od jedynki, a ten całą armię nie pod CF2 siłą rzeczy, tylko pod capslockiem. Takie przemyślane wszystko. Najlepiej jak się da, no. Chociaż się długo tak nie mogłem przekonać, żeby to zrobić pod capslocka, no bo jednak... No to jest jakiś tam coś, za coś on odpowiada, ale się podczas gry i tak za dużo nie pisze, więc... Więc mogę i wielkimi literami pisać, nie? Piszemy z capslockiem, to jesteśmy lepiej widoczni. I widocznie lepsi, jak to mówi Zed. In your face. Dobra, zapuśćmy te bardziej StarCraft 2 muzyczkę. Nie wiem, czy gra te Reapery do końca. Ups, chyba zdradziłem, co chcę zagrać. Już od nas ktoś na skałcik poleciał, garnitchron. Indy napisz dla Kefan, no dobra. Niech mają! A będę mikrować jak szalony. O mój Boże, ale będzie orgazm mikrujący, jeżdżący, fruwający, skaczący. Wrogom nieustępujący. Yo. Co to jest? Ups. Z całego walla zrobię zaraz. Tak jest, nie ma do nas wchodzenia. O, sadze wiedźmińskie jakieś rozmowy, kurde. Ambitnie, ambitnie, podoba mi się. Tylko do kogo, kurde? Co tu mamy? Murzaka? Gdzie ten Snogstar? Snogstar to jest żółty teren, czyli on tutaj jest pierożen. Co? Sprawdzimy mu, że czy on nie gra jakiegoś proxy. Jak ja mam tutaj wskoczyć w ogóle? Nie, wait. On przeleciał gdzieś? No i przecież... Halo. Snogstar gdzieś dezerterował. Co on tutaj wymyśli? Ciepną mi granatę i się zawina. Ty bez kitu, przeleciał sobie gdzieś dalej, co za gość. Jaki taktyk ze Snogstara. Ja TLO tej kreatywności chyba uczył, ale zginie marnie zaraz.
No pak. Żeby kombinował coś. O fuck, raku. Ty ktoś ma antypowietrzne coś? A tutaj, dobra. To czemu dawaj? Dobrze, dobrze, Janek tam ciśnie. Jezus. Ale tutaj muszę mi krować za trzech. Lagi. Gdzie mam ekspować, jak mi wszystko pozajmowali? Zachłanni gracze. Jezu, jaki masorak tu. Oj, wojdy. Gdzie ten reaperuje dalej? Dobrze, dobrze. Ja mam tutaj ekspansję swoją pierwszą, że to jest chore jakieś. Chciałem niby tego bronić. Grać, syn. Oho. Nie! Zbili mnie z CV-ki, no co za ludzie. Co zrobiłem tego tureta? O Jezus. No spokojnie, nadchodzę, nadchodzę. No nie! Oracles! Co? Oracles z wojnami, co ma być? No imba! Feniksy ktoś powinien zrobić na takie coś, to by idealnie skontrowały wszystko. Jeszcze wtopimy to, widzę. Zajęliśmy kurde z Nextarem, a to protosy wszystko wykrują. No ho. Panie, panie. Nie dobre. Jezus. No nic nie mam. Kilku marynców na krzyż raptem. Aha. No nie! Co mamy z tym walczyć? No. Uh-huh.
Boże, jaka desperacja, nie? Jakie ciułanie. No nie! Won! No co ja mogę, synu, no jak ja nic nie mogę. No jeszcze jakieś czołgi! No coś jestem na takim głodzie, że... Normalnie... Dzieci w Afryce to przy mnie boczek teraz jedzą normalnie. No nie wiem, zauważyli na pewno. Dobra, idzie mój śmiały atak. Ouła. Dobrze! Drop ze stefałkami. Dalej, dalej. Nie ma co iść, CPL. No, już. I wylądował, no nie! Jak ja mam tak grać, no. 4x4 jest bez sensu. Komu? Jeszcze się pyta, komu minerał gaz? Aha, bo to jest wszystko, co ma Janek. No. No nie! O, zapierożany. Taka kompozycja, Voidray Oracle, nie? Nie, nie przerzuciłem się na Terrana, spokojnie. Zawsze widzę, że ten lęk jednak jest. Co pokazuje, jak bardzo Terran jest imba, ale coś mi nie wychodzi. Zobacz, jeden Viking, 500 voidów może zabić. Dobra, tryb bitewny. Dawaj, grzej. Ale imba. Ale te Wikingi są dobre. Off. Jeszcze wymikruję. Kostianef i Karandril. Dzięki za followy. No o tyle zabrakło, tyle zabrakło. Już bym go miał. Dobra, to było nie fair. Mieli protosów u siebie. Myślałem, że coś o mandatach jest, a tu jakichś szafeczkach za 50 zł? Tak, to słaba rasa była ewidentnie. Teraz mam Protosa, więc nie lękajcie się, teraz jest ladder już, nie? A potem ten turniej automatyczny. Kłokka, nie znam człowieka. Pierwszy raz na niego gram. Mapa, nie wiem czemu jest Invader do końca. Myślałem, że ją mam zawetowaną. Jest taka piękna. Czy tylko ją zawetować? Dzięki za free SCV. Żadne free tam. Ja tam miałem zbierać SCV-kami minerały i potem mediwakiem przelatywać i sobie dostarczać do Command Centera te minerały. Tak miało być. Ty zburzyłeś moją piękną strategię, Wojtej. Taka kreatywność była. Agresywny good luck have fun? Jak się pisze agresywny good luck have fun? Lextus.
Ciężko powiedzieć, ale chyba będzie teraz ok. Z tą zabudową. Nie wiem, to chyba odrobinę inaczej rozegrać w kwestii zwiadu, no bo ten minuta 35 około ten overlord tutaj dolatuje. Ja tak na górę poleciałem na ślepo. Zdecydowanie go zeskautować trzeba. Robi królową w tym momencie i speeda do lingów też robi i zbierał gaz dalej. Zrobimy tego mother szybko, radość szybko. Szkoda, że się nie dowiem, czy... Ta proba będzie jechać, w ogóle nie wiem, jak w tej mapie się to przemieszcza. Nie mam pojęcia, co robię. Lord, where shall we march? To glory. You have not enough. We serve with the i jakąś opcją też tutaj na pewno są... oj... Ma zdropy z królowych. To są dobre pozycje, żeby on mnie zdropował z królowymi. Oj, zapomniałem o tym. Beznadziejna mapa jest, by tak sobie pogrywać jak ja teraz. No i to był głupi pomysł. Bardzo głupi. O! No. Słabo, słabo. Successful.
stalk through the stars. Możemy je atakować. Zastanawiam, gdzie on mnie tutaj chce zajść. LOL! Kaimba! Graliśmy? Czy nie zagrałbym w Dark Souls na streamie Calix StarCraft? Co nie mogłem to kosztuje? To trzeba kupić, nie? Dark Souls, czy nie trzeba? Nie wiem, znaczy widziałem jak inni w to grają, ale... I że podobno trudno, ale to... Nie wiem. Jaka imba? Możesz jeden na jeden jak skończysz? Nie no, teraz będę grać Ladera i zaraz turniej Paxters. Jeszcze jeden ladder. Chociaż w sumie może zagramy Paxters, bo jednak te 12,5 minuty mi się wydaje, że jakby był jakiś ambitny terran w stylu Happy'ego, to może mógłbym nie zdążyć. Paxters mówi, że to potrwa jak z 5 minut. No dobra. Też pisał mi, żebym zagrał Zergiem, to zagram Zergiem sobie. A chociaż nie, Paxters też gra Zergiem, to nie mogę. No dobra, to Protossem zagram. Mówił się, pyta, czy na pewno zagram Fastexpa. Ej, ale ta poprzednia gra to wydawało mi się trochę imba, no bo ja zepsułem tymi pierwszymi adeptkami mocno, nie? No po prostu je straciłem. Aczkolwiek on też zainwestował sporo. No ale i tak, kurde. Łatwo jakoś to wygrałem, tą poprzednią. Tylko Peniksami polatałem i mu tam pocisnąłem co trzeba. Najgorsza mapa w StarCraft 2? No obecnie to w Korhal Carnage Knockout. To dla 8 graczy. Znaczy dla 8, z 8 pozycjami startowymi, ale... Tam się chyba tylko przeciwnik na 3 może pojawić, czy jakoś tak? Czy na 2 nawet? To obecnie jest to jest najgorsze. No też były beznadziejne w przeszłości, nie martw się. To jest całkiem spoko, Frost. Znaczy pobiłem rekord 7 minut. Może. Fajnie mi się dzisiaj nawet klikał. Samo jeżdżenie myszką. You must construct additional pylons.
Co? Radka Walata? Wałata? Walata? Pozdrawiam, Paxters, okej. Jak tutaj zbierają? Dobrze zbierają. A ten na Terana? A, to dobrze wiedzieć. Pewien, że gram na Zerga, nie? Oj, panie inżynierze, gdzie pan tymi myślami jest? A mógł reperować. Mógł reperować, to mój nie zabił. Się znęca nad widzami, nie ukrywajmy. Ale też mi nie idzie, to się chociaż tutaj wyżyje, nie? No to chyba jest wystarczająco szybkie reperowanie. Tego co wiem, żeby proba nie zbiła. No dobra, no to poćwiczę sobie chociaż builda na Terrana, bo to też mam nawet. On słychać, że podsłuchuje streama. Warhol najlepszą mapą, ma ponad 80% zwycięstw, no. No co, no dla jednego dobra, dla drugiego. Nie bardzo. Co tu się dzieje? Nie piłem tam. Zaatakował mnie. Normalnie bym zrobił pewnie coś innego, no ale nie gramy super standardowo przecież. Widziałem baraki, też jakoś super nie boję dropów. No nie. Czy inaczej. O, subskrybent Nibla. Dzięki wielkie. Proszę, mam jednostek w bazie. Tam jest gunia.
O, straciłem od Pryzma. Jednak. Na czas zagra. A jeszcze wylądował. Na czas, no możesz spróbować na czas właśnie. Najgorsze, Stargate'y. Wiedziałem, że pierożon tak będzie próbował. Słuchał streama. Dobra. Nie poddam się bez walki. 4 minuty, czy zniszczę wszystko? To za presja na tym zawodniku, o mój Boże. Dobra, jest odsłonięty, to tyle dobrego. To Wojdy czy Peniksy? Wojdy czy Peniksy? Nie, no nie zdążę, nie ma szans. Nie, do budówek chyba nie trzeba niszczyć, czy trzeba? Nie wiem, w sumie. Cholera, mówię. Dawajcie moje peniksy. Jezus, 3 minuty. Co odlatuje? Nie ma szans. Nawet nie wiedziałem, że przy 4 bazach to można 6 Stargate'ów i Phoenix'y ciągle robić. Taki inżynier. Ty jednak trzeba zniszczyć reaktor. Nie wiedziałem. Brudorze nie trzeba było. GG! Nie no i tak MCS bym teraz musiał czekać na start turnieju automatycznego. Znaczy już mogę kliknąć, że jestem gotowy, ale tak jeszcze chwileczkę musimy zaczekać na jego początek. Więc tak czy tak byśmy musieli chwilę zaczekać właśnie. Czemu kuźni nie stawiam? Stawiam, ale jak już ma się trzecią bazę i dorobi się tyle gate'ów, żeby było 6, to wtedy się mniej więcej robi Forge 2 albo jednego. Dwa chyba lepiej na Terrana. Ale to jeszcze zależy w sumie chyba, co przeciwnik trochę robi. Dzięki ogromne Nibla za suba. Trzydzieści pięć subów, synu. Ogól się. No ej, a jak zapuszczam? Nie wiem jeszcze, kto będzie w turnieju, ale dowiemy się za 53 sekundy. Skąd można brać sprawdzone buildordery? No z Pro Ligi GSL-a. Ja, a ja jeszcze trochę od Naniwy biorę. Ostatnio dał replay packa po streamie swoim. Zrobić ciekawości, zerknąłem, ale on po prostu na zergów robi te 2 Stargate'y, 3 gate'y, czasem jeszcze szybkość do strzelania dla adeptek i tyle, nie? Zgul ten koper. Nie gul się, zgul się. Zgoliłbyś się, nie gul się, fajnie. Zapuść taką jak kiedyś. A i co zrobić z tymi informacjami, jest takich dużo. Jak jakiś subskrybent, donator chce, żebym przeanalizował jego replay, to niech
go śmiało wyślę. Na tą stronę można ją wysłać, jako teraz napisałem na czacie i ja ją z chęcią tego replaya przeanalizuję, pomogę, mogę pomóc. O, dobra, mamy już turniej. Standardowo Manik Mazi grają, ja jestem po drugiej stronie braketa, będę grać na Sunseta. A potem się zobaczy na Zerga albo Terrana. No. Owetuję standardowo Korhala, Invadera i... Reszta map jest w sumie znośna, ale Priona jeszcze zawetuje. Na piwo większą grupą? What? Na coś zgadzałem, umawiałem? Aaa, ja w sobotę będę kolejnym subem, jak dobrze pójdzie to 40. Ten twój wąs, nie. Exploratin. Tam, gdzie ja sobie robiłem... O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Zero Signal! Dzięki wielkie. Na zupę mleczną. Tak, dzisiaj jest zaszczytny pasek donate'owy, żeby na wypad do baru mlecznego, bo jeden sobie wyczaiłem na Google, ale jeszcze się nie zebrałem, żeby tam się przejść. A to może mnie poratować dość mocno, gdyż ponieważ tutaj jest drogie żarcie na dowóz. I ostatnio jak sobie zamówiłem, nie wiem co mnie podkusiło, wciul drogie. No i ta cena, i za każdym razem na nią patrzę, mówię nie, no ale dobra, teraz uległem i już nigdy, nawet ulotkę wyrzuciłem, takie było paskudne. Znaczy paskudne, no stole pizzy była pizza, ale widocznie jak jakiś słaby lokal. Taka podeszwa normalnie, a nie ciasto. Czy bar mleczny na Ząbkowskiej? Nie wiem w sumie, który, ale jakoś, czekaj, bar mleczny Ząbkowska. Coś takiego. Ale nie, Rusałka chyba. Ej, ale tu są dwa obok siebie. O, dobrze, że mówisz, ten jałeb. A polecasz bardziej ty na Ząbkowskiej, czy Rusałka Bar Mleczny i to jest ulica Floriańska? Tutaj będziemy mieli protipy zaraz. Gdzie iść, jak żyć, gdzie jeść, tak. Może czas nauczyć się gotować. Ja tak w miarę jak chcę, to coś tam sobie zrobię, ale to mi się nie chce. Nibla, gdzie zajmujesz się tą implantologią? Kurde. Jakiś normalnie prawników, lekarzy. I innych takich mam na czacie, super. Dentystów. W Rosacy nie jadłem, ale na Ząbkowskiej da się zjeść. Pizzeria Inferno. Ej, ja sobie zapiszę, co wy polecacie, bo to jest ważne. Okej. Ej, no przeciwnik, żeby mi się nie poddał. Ma jeszcze 40 sekund i lecimy. Nadal twardo się tym trzymam tezy na mieście taniej. No teraz już szczerze mówiąc nie, w Cianowie według mnie było chyba taniej albo tyle samo, ale na pewno mniej roboty. Ale tutaj to już tak nie bardzo. Chociaż bar mleczny jest na serio dość tani. Polecam wyprowadzić się z Warszawy. No, tak. Byłoby taniej, niewątpliwie. Aha, umiesz eksploratem zupkę chińską zrobić. No, też opanowałem tę sztukę. Ale wolę ich za bardzo nie jeść. Syria Inferno. Pizza z jajecznicy. No nie, no przeciwnik mi się poddał, co za pierożon. Zaraz idziemy z powrotem ladera. Paxer z subą i donatorom omawiam replayka, jakby co. Ale jakiś żaden się do tej pory nie zgłosił. Klip. Smutne życie. Kebab King. Dobra. Ej, polecajcie, nie? To ja przynajmniej nie będę. Bo tam, wiecie, otwieracie stronę, jest milion jakichś tam tych dowozów, niedowozów.
No i co zrobisz? No, no skąd ja mam wiedzieć, który jest dobry, a który nie? A w Cianowie jest prosto. Są dwa lokale. Jednego pizza z innego obiady domowe. I git. No, może trochę przesadziłem, że dwa, ale no wybór jest bardzo mały. A tutaj skąd ja mam wiedzieć, co jest jadliwe? Ile mam wiosen? 22. Na Gilarskiej? Ale to pewnie jest wciąż daleko. Chyba, że nie jest. A nie, no to nie. No, ale no już tak dość, no dla mnie dość daleko. Ad Grasso, ty mówisz, tak? Sorry, że tak nie się w ogóle wczuwam w pizzerię. Już szukam gry laserowej, nie? Żeby nie było, że się opieprzam. No, ja też umiem dobrą bardzo pizzę w domu robić. No niby oszczędność, ale jednak się nie chce, nie? Siema, domoszczy. Czy mu bota przeprowadziłem do Warszawy? Tak, ma swoje specjalne biurko mu bot. Gramy na Jarego Zerga. Na Ulrenie, pięknej mapie. Not. Gotuj się sam. To jest takie trudne. No. A. Już. Jedzie. Już wiem, że gra tych proxy, jakieś kurde haczerki pewnie. Pewnie, że gra proxy haczerki. Weź to teraz zagraj, człowieku. Weź to bądź teraz mądry. Co ja mam zrobić? Po prostu stalkery. Tak, zacznę od stalkerów, potem adeptki. Będzie git, synu. A, i Robotics Facility, jakbym był tryhardem, ale nie wiem, czy jestem. Ej, coś znowu było, chyba. No, koniak zasobował. Dzięki ogromny koniak. Tankę. Koniak. Też mam jakiś alkohol, ale nie, na streamie nigdy nie, nigdy nerwę, never. No nie, kiedyś mi się zdarzyło pić na streamie, ale to tylko piwo było. Tak jakoś przypadkiem. Albo nie, jeszcze dwa stalkery. Ostatni. No zgłonia będzie, spokojnie. O, rauczy. No to już w ogóle chyba przegrał. Rapazer.
Ten jaki ma zasięg? Przypadkiem tego nie wygrał. Te Jerry. O, nie to chciałem zrobić. Miozga. Miozga. Łatwo. No to pójdź sobie, no już pewnie 5 baz. Nie, to nie tak działa. Nie miał prawa mieć. Chociaż te lepsze zergi mogłyby mieć ekspansję. Wtedy z racji, że trochę się źle broniłem i w ogóle zrobiłem 2 warpizmy, to może by coś tam jeszcze stworzył. Dzięki wielki koniak. Uba. Trzydzieści sześć. Podam tą stronę Build Orderów. To nie jest konkretna strona, to jest kanał na YouTubie eSports TV i na Twitchu kanał GSL, i tam wchodzisz w archiwalne audycje i tam masz Paxters. Siema Refiu. Rewanż FFA. Nie. Póki co nie. No niestety Mazi z Mańkiem jeszcze wojują, więc wracamy na Lanter. Do turnieju automatycznego nie gramy. No ale taka sobie ta gierka była. Szacunek dla ludzi z medycyny, mi się uginają kolana, jak widzę wnętrzności, a oni nie mogą pozwolić sobie na najmniejsze drgnięcie ręki, jak tną. A niektórzy są na to odporni, tak. TP Sepphouse, dzięki za follow.
się czuję z tym, że większość twoich widzów jest to tylko po to, żeby podyskutować po czacie. No to bardzo dobrze, bo to jest. Bo to jest czat. Że mam miejsce? 129 teraz. No słabiutkie, no słabe, słabe. Ale będzie. Lepsze. Siema Kamil Marcel. Obroniłem. Tak, ten atak obroniłem od Zerga. Chyba o to pytałeś. Minor. O, awokado. Z Simba. On też jakieś tam swoje miał strategie takie specyficzne. Kurde, ja nie wiem, czy ja go w 14 minut pokonam. Bo przegram 14 minut. Uda mi się przegrać, trzymajcie kciuki. Sprinter 8383, dzięki za followa. Jak się gra 12 pól, to zaczyna się od drony, czy od razu spawnik pól? No od razu spawnik pól. Ale to ogólnie nie jest za dobre, chyba lepiej zrobić 13 ekstraktor i 12 spawnik pól potem. O, dawaj, bzyknij, bzyknij. To jest CV-kę, bzyknij. Taki był potencjał. Tutaj będzie dobre miejsce chyba. Byłem dzisiaj w prasowym, kurczak z sosem paprykowym, ryż, sałatka, kompo 13.30. O właśnie, właśnie, właśnie. Takie ceny mnie interesują. Żeby to miało w miarę tanie. I można wtedy, wiecie, można się wozić na miejsce, nie, jak obiad jest za 12 zł. Juhu, bogactwo. No, zrobię tego blinka. Jak człowiek. Jaki zamęt teraz mu zasiałem. Istotnego dowiedziałem to to, że raczej on ma technologię jakoś. No zapomniałem o asymilatorze trzecim. Znaczy on nie jest jakoś bardzo opóźniony, ale powinien być ciut wcześniej. Cholera. I'm here in the shadows.
wiesz. Trzeba poznać ten timing lepiej, bo jak dziecko we mgle. Wyczuję. Jezus, jaka skleroza, nie? Co jest? No dobra. Myślałem, że w moim stylu coś straciłem kluczowego. Dawaj, 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 złotko. Nie, nie znam rady. Kurde, jakbym to lepiej zagrał. Jezu, ale to... Tragicznie to zagrałem. Znaczy, tak wiecie, prawie tragicznie. Ale jednak tragicznie. Dobra, gramy turniej automatyczny. Po prostu lepiej wszystko szybciej, solidniej zagrał, to bez problemu wybronił. I też chyba ten ulepszenie, na czym ja... Płaca mi się, żeby mi kolega wybustował konto do Diamonda, Silvera, mam Silvera. Zależy, co chcesz osiągnąć, jak chcesz mieć po prostu konto w Diamencie Masterze, no to... Nie mam pojęcia, co znaczy w tym sensie opłaca. Tak jakbyś się spytał, czy opłaca mi się zjeść... Nie wiem, albo napić się wody... Nie wiem, kurde, ciężko mi jakieś porównanie. No, albo ścianę, czy opłaca mi się bardziej na biało, czy na szaro.
Cholera wie, no przecież. Chcesz mieć konto w Diamencie Masterze, no to go ahead. Bo pewnie go nie utrzymasz, nie? Proszę dzisiaj, aby się poduczyć. Żebym mówił, co robię w uproszczonym języku. No mogę się spróbować postarać, Kamil Marcel, no ale to... Kurde, dla mnie to już takie, co robię, to jest takie trochę utarte. No ale dobra, postaram się wyjaśnić. W miarę prosto. Teraz będziemy na zerga grać. Chyba, że się podda znowu. No w każdej lidze Destructiones się możesz nauczyć. No ale jak... Zastanawiacie, trafiek, ja co ja robię z włosami, nic nie robię specjalnego. Tutaj jest, wiesz, to jest mój grzebień, nie? Znaczy ten ręka i korek. Dobra, gramy na zerga. Staram się w miarę dobrze objaśniać, ale Destructiones, no według mnie, no to jak standardowo się ucz, rozwijaj powoli, nie? Nie musisz zaczynać od Mastera, żeby grać dobrze, bo ważne, żebyś z każdą grą się czegoś nowego uczył. No dobra, gramy na Ulrenie. Na zerga. No i na zerga praktycznie zawsze się robi barykadę. Czyli zaczynamy od pylona. Ktoś przypadkiem nie wiedział, to tak zasilanie pylona się tak robi, żeby pokryć sobie właśnie tą rampę, czyli jak widzicie ten okrąg tutaj tak jest, że tu można budynki spokojnie postawić. No i od razu leci gateway. Gateway stawiacie tak, żeby była jedna kratka odstępu i w to miejsce będzie wchodził tam zlota, adeptka, żeby zablokować. Czasem nawet probą się blokuje, ale to różnie było. No i jedziemy do niego na zwiat. No i gra szybko ekspansję, chyba ze spawning poolem. 16 mam probek na minerałach i kolejne będą jeździć do gazu. Teraz jak mamy około 300 minerałów, to jadę do naturala postawić ekspansję. Probą się upewniam, czy postawił tego spawnik pula, czy może będzie grać jeszcze jedną ekspansję przed nim. No i teraz na 20 supply'u, jak stawiam ekspansję, to postawię też kolejny budynek, czyli Cybernetic Core. I wracam do robienia probek, bo był lekki przestój i teraz będzie drugi asymilator. I ważne jest teraz, żebym drugiego pylona postawił w naturalu, bo tam też trzeba powoli się barykadować. No więc stawiamy. Dobrze, żeby ta proba w miarę szybko też wróciła do zbierania gazu, tak teraz robiła pylona w naturalu. Gaz ważna rzecz, jeszcze się nam nie zakończy Cybernetics. Robimy adeptkę, dobrze jest jej czasem zarzucić tego dronobusta. Zbiera dalej ten... gaz, ale tylko jedną droną, więc się jakoś specjalnie nie boję tego, co on tam może zrobić. No i uciekamy z wiadowcą. Jak się zrobi adeptka, to z powrotem chronobusta na gatewaya. Jest Overlord źle ustawiony, to można rzucić Photon Overcharge tak, żeby go zabić. No i teraz jak już nie widzi przeciwnik, co robimy, to można by jakąś technologię stworzyć. Teraz niefortunnie wyszło, że mi druga królowa mogła sięgnąć. No i teraz dalej się zabudowujemy.
Jest trzecia baza. Więc myślę, że sobie tutaj zagramy atak adeptkami w sporej liczbie. Też szkoda, że straciłem tą pierwszą. No ale chrono boostuje też szybkość do strzelania do adeptek. Oho. Teraz będziemy atakować. Tylko jeszcze, no przynajmniej dwie rundy musimy przyzywać adeptek, żeby ich tak z 7 było. I wtedy zaatakujemy. No i przejdziemy sobie klasycznie w Feniksy. Ale najpierw jeszcze przyzwiemy co trzeba. Po zrobieniu podwójnych Stargate'ów się robi te asymilatory w naturalu, bo inaczej nie będzie gazu na Feniksy. No i teraz czekamy na jeszcze jedno przyzwanie. Oj! Przypadkiem zdjąłem Chronobusta z Twilight Council. Do gazów. No i idziemy go tam leciutko przeatakować. Znaczy, zobaczymy czy leciutko, czy mocno. O! No i Chronobusty teraz na Peniksy. No i raczej tutaj się nie będę ładować, bo ma za dużo zerglingu. Także wycofanie. Ważne jest, że on ma raczej taką nieciekawą ekonomię, bo ma strasznie dużo lingów. Więc się za bardzo teraz nie boimy, co on tutaj robi i... Cały czas musimy przede wszystkim przyłować adeptki, żeby mnie te lingi nie pocisnęły. Ale poza tym co? Możliwe, że poleciał na obiekt całą mapę, żeby mi do tej trzeciej bazy się właśnie dobrać. Więc my już zaczynamy sobie trochę harasować. No i tutaj super, że się udało złapać te królowe. No jak mówiłem. Teraz go będziemy cisnąć z tymi Feniksami. Dość sporo nam daje ich zabijać, muszę powiedzieć. I teraz z racji, że pewnie zaraz będą hydry, bo i nie będą, dojdziemy go zabić. Teraz nie podnoszę dron, bo sobie energię chcę oszczędzić na królowe. Dobrze jest podnieść tą królową, która ma dużo energii, przez co nie będą mogły leczyć kolejnych. No i teraz nawet zerglingów nie było podczas całej tej akcji, więc w sumie to jest chyba pozamiatane. Oczywiście Feniksy też sobie z rołczami radzą. W takich liczbach możemy je podnosić. Nawet walczyć w miarę. A defensywnie Mothership Core nas broni. Enemy. I saw you.
Fajne, no fajne, to jest nawet... Aż dziwne, że ludzie tak słabo to kontrują. Chociaż nie wiem, jaka jest taka idealna kontra, ale no... Pewno sporów trzeba więcej mieć. O tyle, co on zrobił, co... Tak by ich nie było. Nie, dronuje po prostu. Hydralisku! Będzie Liga Legend someday? Nie. Lola raczej nie będę prędko pokazywać, ale może kiedyś się pojawi. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, ale wątpię. W Liga Legend, prędzej Counter-Strike'a. Dobra. O, i na Mańka gramy w finale. Klasycznie. Do której dzisiaj stream? No pewnie 23:30, może ciut dłużej. Parówki w mikrofalówce. Nie, ja nie lubię gorących parówek. Ja zawsze lubię takie w ogóle niepodgrzane, tylko prosto z pudełka, bo te gorące są takie ohydne. Ale bez kitu na tych master, nawet wysokich master zarygów, to wystarczy zrobić po prostu. Wystarczy zrobić Feniksy. I tyle. Ciekawe, ciekawe. Które dzisiaj stream? No właśnie mówiłem. Około 23:30, może dłużej. Nie widzieliście tego. O mój Boże. To za mistake. Teraz przegram z Mańkiem. A? Podejrzane, nie widać jego próby. To, że zawsze otwieramy tak samo. Ja i on. Prawie tak samo. Speedzie, dzięki za followa i Emorius też. Sytuacja. Mogło być Dariusze, syn. You have not enough minerals.
To ja mu zbiję chyba tego Mother Shipcora, nie? Pylon ma zabitą? No, ma zabitą jednostkę, zbiję Mother Shipcora. So good. Z podstawowe pytanie, zacząć od Dary Templara, czy od czego? Nie no, nie świecił się chyba Twilight Council, jak dobrze ogarniam, co? Postawię na Dariusze. Zamknął mi wejście tam. Co za gość. Nie, tak nie umiem wykorzystywać mapy, więc się nie obrażam. O Boże. Dobra, fatalnie to zagrałem. I'm here in the shadows.
Aha, bo widzi co gram. Ja powinienem mu tą bazę pobić. Co ma takie dobre strzały, a ja takie słabe? Oszust! Begin. How can I aid you?
O, tempesty. Się trochę bawię. W sumie sobie robię kompozycję, która no, niby może działać, ale tak średnio. Nie no, kariery są dobre, ale sposób, w jaki ja to gram, to też jest taki dziwny. Downloading orders. We agree. No ciekawe, że on teraz jest. A, tutaj jest. Uła, ale ma tego. Jak katapulty nie zrobiłem pewnie. Chyba taka bieda. Jakie jolo. Ja słabo to zagrał. Bardzo słabo to zamikrował. A, już nacisnąłem. Dobra. Speedio, dzięki za followa. No, nadwyżka to była, bo limit miałem. No, jak miałem wydać pieniądze jako nadwyżkę? No przecież nie będę stawiać miliona kanonów. Talin, ten kanony. Nie, no nie. Nie w ten sposób. No, daleczki nie byłyby też złe. Też zrobiłem tego Darshina, ale go nie użyłem. Poczy, dzięki.
Nie ma żadnego info speedzie co do brata. Takie dziwnie zagrałem z tym mańkiem. Dobranoc, Minomax, dzięki za oglądanie. Nie da się kontrolować karierów, mówi Manix. No ale trochę lepiej to powinieneś zrobić, tak bardziej na czas. Chociaż faktycznie jest problem. Jest problem z karierami. O, gramy super PvP na tej mapie. Spróbujemy ukraść gaz. Kolejny świetny gracz. No nie wyszło. Zastanawiam się, jak się tutaj gra o to PvP na tej mapie. No bo niby standardowy początek, dwa gatey. Ale... czy ja powinienem 4 stalkery, czy ile ich zrobić, to... jestem przekonany. Ja no myślę, że na dwóch się zatrzymam. I oczywiście z wiatr Mothership Core'em też będzie. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. O! Azerus! Na zupkę! Azerus! Dzięki ogromne. Cholera, to jest zły pomysł, żeby tak wychodzić z stalkerem. Chociaż dobra, teraz się to opłaciło wyjątkowo. Tak, no spieprzyłem i tak. Aha, super. A skąd to się wzięło? Ja nie mam żadnego pojęcia. Oh.
PvP. No dobra. To mogłem przewidzieć. To się pierwszy raz z tym spotkałem. Zupkę. Na zupę mleczną i na zupkę dzisiaj mam. Same zupy będę jeść. No to już wystawny obiad, jak za 25 zł to już można zaszaleć, że nawet nie patrzeć na ceny, tylko jedziemy parzem mlecznym. Kaszy, frytek, chyba że to nie ma frytek, to fasolki paragowej, zimniuków, nawet kompocik będzie. No, on fajnie to zrobił. Też w ogóle. No, więc... A tymi stalkerami raczej nie mogę wychodzić na mapę. No to co, i stalkerem nie mogę wyjść, i mothershipcorem polecieć? Nie no, powinienem mothershipcora w pierwszej kolejności zrobić, a potem gatewayów adeptki albo stalkery. Nie podoba mi się ten build. Znaczy ogólnie nie podoba mi się PvP, ale już w ogóle ten build też nie bardzo. A trzeba będzie od adeptek zaczynać. Bo nam przynajmniej jakiś zwiat mówił, tak jak zagrałem wtedy. Na jednego z protosów jakiś tam na laterze. No, jakbym zrobił tutaj najpierw Mothership Core'a, poleciał nim, Stalkerem jednym został tu, drugi mógłby być od biedy gdzieś tutaj. To wtedy bym... Może i od biedy mógł tak zagrać, ale to i tak jest średnie, mi się wydaje. Może zrobić dwa Stalkery defensywne i potem dwie adeptki? To ma sens w ogóle jakiś? No nie wiem. Czy jakiś tam ma, nie? W sumie może nawet nie taki mały. Czekaj, gdzie tu jest? Za 25 zł można zrobić dobre spaghetti. Serio, tylko spaghetti? Jakieś królewskie. Podane w srebrze. Też z złotymi sztućcami. No, on zaczyna od Mothership Core'a, potem sobie robi to. Jep, bardziej mi się podoba to, co on zagrał. Ale powinienem zagrać bardzo podobnie, żeby to skontrować. No. Jest jakaś idea, ale... Trzeba ją wdrożyć w życie. Dobra, idziemy dalej rankingowe. Wariatowo, dzięki za followa. Jak mieć taki overlay w powtórkach, to musisz ściągnąć sobie Game Hard 1v1. Na Team Liquid jest taki temat i tam się go ściąga i potem wrzuca do dokumentów. No tam jest chyba instrukcja. No mam replay na Niwy, dawał swoim widzom. Subskrybentom też chyba daję. Ja jestem subem. On nie robi jakichś niesamowitych rzeczy, tylko po prostu ma dobre bardzo mikro. Ogólnie w miarę czasem solidnie gra. On jakichś super tajnych zagrań buildów to nie ma. Dobra, go go. Co, na zerkę gramy? Który ma emblemat Protosa? To jakaś konspiracja. Coś tu jest za podstęp. Zerka. Dobra. Kurde, coś tutaj mam krzywo. Ręce mam krzywe, czy co ja jestem? Dobra.
Bez wywiadu. No fear, my friends. A, chciałem Nexus Ferca przez chwilę zagrać, ale... Bez szału masz. Bez szaleństw takich za dużych. Siema, Zycu. To Snokstar jest? Nie, to chyba nie jest Snokstar. Boże, jest. Wydawać by się mogło, że mogę zginąć od jakiegoś szybkiego pula, ale nic bardziej mylnego. Gdyby był ten szybki pul, to bym się zablokował pylonem. Zagra może coś sensownego. O, starego, dobrego builda zagram na tej mapie. I w ogóle, czyli coś kompletnie standardowego. Let your will be the firstborn shall persevere. The Templar. Where shall we march? You have not enough minerals. We serve with you. Justice has come. You have not enough minerals. Guide. Talk successful. You have not enough minerals. Może zrobiłem tego Phoenixa. Chyba nas zerk może dropować. Coraz bliżej 200 milionów. Miliony! Dzięki wielkie, Zodiak. Na kotleta jajecznego. Żona kazała przesłać, żeby coś słabo wyglądasz. Nie dojadasz czy coś. No chyba odrobinę schudłem. Ej, ale to jakby komplement taki... ukryty mocno. Dzięki wielkie. Nie no, faktycznie wczoraj i dzisiaj mało zjadłem, ale to tak tylko wiesz. Kurde, za późno te. No, trochę za późno. No dobra, nic mi się jakoś super nie posypie. Tak teraz. Czy jeszcze żyje? Spokojnie. Właśnie dużo moje pinksy mają.
OP. Kurde, ciężko zaharasować dziada. Co, mogę Zerglinga podnieść? Serio nie przysłał do gazu z powrotem? Tych lingów nawali teraz? Tylko ciśniemy. Go! Mineral field depleted. Trzeba metodycznie to rozwiązać. Miałz go. Ach, rykt. Dzięki wielkie Zodiak za donate'a. 10,79, jaka ten wyli... A, bo pewnie w innej walucie. Myślałem, że takie wyliczone na jakieś, wiesz... Jakby je sprawdził, będą baru mlecznego. Na... Dwa jajka i trzy paski boczku. Dwa jajki. Ty, gość nie ma nawet... Zobaczcie. Wszyscy mają obrazek? Czy... Oj. No i zepsułem, zubadziewiłem. Tutaj. Ty, o, to był top 50. Top 28 nawet. Tylko zobacz, jaki tajemniczy. Jedyny taki, nie? Bez emblematu rasy przy sobie. I super barkot. Ej, on był 28 w Grandmasterze? Serio? Tylko jak on gra rasą głównie, bo... Chyba nie Zergiem. No właśnie, Protosem. No. Więc to było dziwne. Ale miał zgunia. Żeby grać Baneling na Tosa trzeba być korkiem.
Jakoś tak bez sensu on to zagrał trochę. Ale samo Link Banning to chyba się nie da. Raczej z hydrami, jak już. Nie ma ciekawszych spraw niż ze StarCrafta, niż indie StarCraft 21. Podoba mi się. Tak jest. Nie, to nie był Snogster. Teraz. Dobranoc, Toczamen. Dobra, ostatnią albo przedostatnią grę teraz zagram na laderze. Tylko, że dzisiaj nieźle idzie, nie? W miarę jedna przegrana chyba. No, dzięki Toczamen za oglądanie. Jedna przegrana. A, dobra, dwie przegrane były. A, co to tam, dwie przegrane. Mogła być Scarlet, 350 APM, 250 APM i ofrejsuje Protossem. I Protossem tak wbija linii? Mega dziwne. Zatem Scarlet nie jest w Korei? To bez sensu grać na europejskim chyba. Lagi chyba się ma. Pan Murek, dzięki za follow. Znowu na Zerga i teraz na Prionie. Myślę, że znowu spróbuję tych Feniksów z adeptkami, ale może teraz odmianę z... Twilight Council zrobimy, spróbujemy zrobić. To fajne naprawdę zagranie. A, albo 1079 od Zodiaka, dlatego że raz Twitch Alert zrobiło tak, że ten kto donatuje to chyba może pokryć też tę prowizję PayPalową. Mi się wydaje, tam chyba taka opcja jest. Może takie zaklęcie? X-Beniment też dzięki. Co ze mną grać, jakbym miał grał samą myszką Kalisto? Czasem się takie challenge zdarzają, ale to w bardziej spontanicznych sytuacjach. No i już niestety nie dziś. Ale jak dokończę, co mam dokończyć, to może jutro będzie stream. W sensie, wiecie, już codziennie praktycznie, no bo cały czas jestem darmozjadem na... bez pracy. Hehe. Kurczę, jak to się za... Jak to grać? Jak to grać, synu? No, jakiś pomysł jest, ale... Nie, nawet... No, dobra, dobra, jest pomysł, jest wena. Myślę, że... Nie ma co chronobustować w sumie tego gatewaya. Co to zmieni, nic to nie zmieni. Teraz mogę Mothership Core zrobić. Ale mam taktyki, ludzie. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Pieniądze! Na kompot jeszcze. To jest, kompocik będzie też, synu.
No, nie mogę, zbieram najcenie. Chociaż tak żebrak XXI wieku. No to tu jest obejście jeszcze? Tak. Widzicie? O, pieniądze! Teraz bliżej 200 milionów. Można i tak. Dodaję ci na koniec streamu. Dzięki wielkie, Kamel. Kamel się pojawia i znika, zauważyłem. Niespodziewanie. Ale dzięki ogromne. Jeszcze nie wiem, czy jest taki permanentny koniec, ale raczej zmierzamy do niego. Kurde, jednak mogłem to o wiele lepiej obronić. Tak czułem. Tak czułem. No co za cham? O panie! Nie no, jakbym to lepiej obronił, to by była miazga z niego. Cholera, ten się będzie teraz zakopywał, nie? Co za wariat, co za gracze! Dzisiaj niesamowici! Tyle skilla, tyle umiejętności. Jeszcze map hakersko widzą Dark Mentary. Nie, no w ogóle nie widzi. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów.
Hajdra! Co ja mu mogę, jak ja mu nic nie mogę? Okej, okay, tak. Kamel tak sobie przyszedł zrobić donate za 15k. A jednak za chwilę za 100. Nie ma opcji, że się podszywa ktoś. Dzięki ogromne jeszcze raz oczywiście. O, on może dalej robić... Dzięki ogromne. To już w ogóle mam obiady. Z kilka ładnych dni. Cały tydzień w sumie chyba. Dobra, teraz tak. Plan jest prosty, zróbmy immortale i wierzmy w nie. Dobra, nie ma lurkerów. Tym jest nasza nadzieja. Jezus, proszę, niech on jeszcze nie nadchodzi. Albo nie, no dalej immortale muszę klepać. Też ponieważ gaz idzie na hajty. Proszę, daj mi zużyć ten gaz, gościu, zanim mi zaatakujesz. Chyba da! Mamy ultimate composition. A nasze jeszcze nie mamy, ale zaraz będziemy mieli. Jezu, skończcie się, pylony. Miozga. Jeszcze to wygramy, synu. Dawaj, 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 Overseer też ważny target. Ścinia nadchodzę. O, ten się tak trochę... Dawaj, dawaj, immortalu! O Jezu, musiał zrobić tego spina nowy. Żeby nie był sobą, jakby go nie zrobił. Jakie te immortale są, imba! Dobrze! Skill, sam skill. Sam skill. Miazga, miazga. Nawet tak frontalnie z nim wygrały. Gdzie są moje... A, dobra, są, są. Jaka miazga. Free win!
Tak, myślałem, że to przegram, nie? Ogromne dzięki, Kamel, za donaty. Ej, dobra, fajnie mi się grało to. Robiłem immortale i wygrałem, nie mogę. Dobra jednostka. Aż tej radości jeszcze jedna. Widzisz, Kamel, jednak nie ostatnia. Jest. Ogromne dzięki, na serio. Dzisiaj sporo tych donate'ów różnych było. I dwa suby chyba. Jakieś rozmowy egzystencjonalne. Co mówi, że nie da się cieszyć bez pieniędzy życiem. No, niewątpliwie. Chociaż jak komuś wystarczy, nie wiem, chodzenie po lesie. O, busker. Kojarzę chyba tego, tą ksywkę, ale w sumie nie pamiętam, jaki styl ma ten zawodnik. W ogóle pierwszy raz grałem ten styl, że niby miałem robić adeptki z szybkością do ataku, ale jednak potem Feniksy, no i tą obronę mogą znacznie lepiej zrobić. Siema, Dandroxy, YouTube. Ale when behind Dark Shrine. Właśnie mi się fajnie klika, to już nawet w pierwszej grze chyba wam mówiłem, tak czułem, że coś lepszego jest. Dobra, jakby mnie zraszował lingami, to byłby problem, ale mnie nie raszuje lingami, bo ekspuje. Co jest dobrze. Tutaj po kiełbasimy to wydobycie. Jeszcze zobaczmy może, co on grał, tak sobie blokować minerałki. A dalej zbiera, dalej zbiera, dobra. Jest spora szansa na... Oj, roucze. Cholera, dobra, to na pewno matry szybko, trzeba szybko zrobić. Zaekspował też. Więc jednak nie powinno być żadnych rauczy dziwnych. Wow. Trochę szaleństwo za duże. O, mogę się chyba tutaj wbić. Chyba. Racji, że tutaj jest złota baza. To mogę szybciej nawet te Stargate'y dorobić, jeszcze zanim w ogóle zrobię pierwsze warpiny. O! Taki inżynier. Dropy Veiningów mogą być, bo zrobił sobie speeda. Fuck!
No dobra, nie straciłem za dużo. Może to nawet było odrobinkę korzystne, bo on teraz... Właśnie zużywa dalej larwy na Lingi. Zamiast robić drony. Chociaż pewnie już ma taką ekonomię, że mu wystarczy. Super mapa. No i teraz jest szansa na zrobienie czegoś. Nie za dużo, ale jest. Powinienem ciut więcej Feniksów. Wow, ale ja mam tutaj tych robów. No, więcej Feniksów powinienem zrobić. Ewentualnie podwójne rowo, bo teraz tak mam niby coś, ale tak naprawdę nic. Więc muszę ekspować. Ciekawa nawet gra. Cholera. No dobra, archony są zbyt dobrze absorbują. Szansę teraz mnie pocisnąć czymś takim.
nie robi gejtów, to tak jest widocznie. Oj, jeszcze tego trochę ma. O rany. Halo? Tak, w takim momencie... Jezu, co ja mam zrobić teraz? Nie spaliłem nadwyżki jak amator znowu. Te złote bazy mam i za dużo pieniędzy. Nie wiem. Ale on tego nawalił. Jezu, co jest? No, że on nie robi nic poza tymi beningami. Boże, jak Marine King Prime! Gigi? Mój Boże. Co za splity, synu. Ja pałem, dzięki za followa. No dobra, to był tylko 120 Grandmaster Zajek, to jakiś taki nie do końca specjalny, ale fajnie i tak się klika. Na pierożanów. No dobra, myślę, że tym fajnym, miłym akcentem zakończymy. Graj do przegranej. O, czyżby wyzwanie od Banana Upa?
Czy jeśli podanej substancji, to znaczy zupka chińska, mam wizję? Po zupkach chińskich masz wizję? Czy jest to narkotyk? Nie, nie. Ja myślę, że różne substancje mogą różnie na różnych ludzi wpływać. Każdy ma inny organizm, to może na kogoś zadziałają tak bardzo specyficznie, albo niektórzy ludzie może widzą, wiecie, w inny sposób niż inni, bo mają jakieś tam mutacje. Są protosami ludzkimi. Dobra, jeszcze jedną. Więc no, może niektórzy mają tak poprzestawiane, że wiecie, widzą na przykład jakimś, albo słyszą w innym zakresie niż my, lepszym mam na myśli. No bo gorszym, no to tam wiadomo, że głuchota jakaś, nie? A niektórzy może słyszą inne częstotliwości. Nie, po zupkach chińskiej świecę w ciemności. Buzie widzę! Buzie! Dobra, Terran, to będzie raczej ostatnia. Tyranny! No może klasycznie go zrobimy Olina. W końcu on jest tylko z Mastera tego. Zmieciemy fajnym Olinem. Tylko jak on le... Ej, dobra, już pamiętam. W miarę pamiętam. 18, 20, tak. Pamiętam. Patrzcie i normalnie kopiujcie, bo długo ta imba pewnie istnieć nie będzie. Bez asymilatora, to ważne. A, kamerkę zmienić. Sorry. Ostatnia gierka, tak. Spoko, już przełączyłem ci. Już. Sorry za nieogarnięcie. Na 18 supply'u robimy Nexusa. To ważne, bez asymilatora. Teraz jedna próba. I druga też będzie proba zaraz. I na 20 supply'u Cybernetics od razu przed asymilatorami. Boże, jakie to są dobre taktyki. Na 20 też jeden asymilator i zaraz drugi na 21. Ale to po prostu się robi teraz tak, że tylko ma Nexus cały czas coś produkować. I uwaga, gwóźdź programu, pylon. No i ja cię, ale miazga będzie. Od razu adeptka na Ronobuście i Warpgate jak tylko się da. O, tutaj coś mam źle zrobione. Gdzie to jest źle? Tutaj jest źle, dobra. Teraz jak już adeptka nam wychodzi, no jeszcze chwileczkę powinien przytrzymać tego chronobusta, no ale... Od razu. Pa. Teraz chronobusty lecą. Teraz za kolejne 100 gazu robo X. Dopiero teraz będzie Mothership Core za kolejne 100 gazu. Jezus, ale to jest przemyślane. A nie, jeszcze po glewiach. A, adeptek. Co? Jeszcze glewie najpierw. Gdyby teraz mi Reaper wbiegł, to by było smutno. Teraz przestajemy robić roboli. Ups. I tak miało być. Było słabiutkie, przepraszam. Że miazga i tak zostanie zapodana, no.
Nie oszukujmy się. Ale to był błąd. Już bez Serygieli. Jezus, ale timing. Jak SOS, ludzie. No, jedanie się glebie kończą. Co ty chciałeś, dzieciaku? Nie się zaturetować chciał. Ej, on nic nie miał, nie? Ledwo tam co kota płakał, miał armię. Miazga. Właśnie tak grajcie. Ha, się nauczył strategii kozaczy. To w sumie tylko master był, ale kiedyś miał grandmastera. Reaper jest mniej więcej jak mi adeptka ma wyskoczyć, tak sekundkę przed tym jak ona wyskakuje. Mniej więcej. Życzenia od Blackstar Room. Więcej zupy chińskiej, więcej dziewczyn, więcej wszystkiego. Ciśnięcia słabych grandmasterów. No, skoczyłem na 6 pozycję, 106 pozycję ze 130. W 5 minucie bez armii, no bo on zrobił trzecią bazę i w ogóle, ale miał i tak chyba jakoś ciut mniej niż mieć powinien. No dobra. Z racji, że jeszcze dzisiaj czwartek, to może dzisiaj skończę już teraz, ale jutro, chyba coś czuję, że jutro będzie stream. Czuję to w kościach. W ogóle jutro, 11.30. Tak, 11.30, bo dzisiaj, nie no, 11.30. Będą grali gladiatorzy w PvP. Zest z Direm w... o, co to jest? W turnieju i... Koniecznie obejrzyjcie chwileczkę, gdzie to jest w GSL-u. Chyba tutaj to było. Półfinał GSL-a, tak? Dokładnie. Półfinał GSL-a, będzie Zest na Dira grać, Best of 7, PvP. Ja będę oglądał. Tak, to była gra z tego Indie bawi i uczy. Co to jest? False przed nickiem Donata? What? Jakie false? Mu się wyświetla false? A, false Zodiac R. Ty bez kitu. Zodiakowi się wyświetla jakieś dziwne false, a on mi przysłał po prostu jako Zodiaker, jak zawsze. I false Azerus? Ty wszyscy są false! Kamel nie jest false, Kamel jest jedyny prawdziwy. Dlaczego ludzie są tutaj jacyś dziwni? Ale to pewnie naprawią, bo teraz przeszedłem na nowszą wersję tych powiadomień, czy tam tych pasków i widocznie coś ktoś zepsuł. O 11 to normalnie ludzie są w pracy. No masz rację, Deadpixel, ale w pracy też można oglądać. Na jakichś smartfonach czy czymś. Kupić pakiet i oglądać. O której? No 11.30, czyli za 11 godzin 36 minut? Nie, czy chyba... O, 11 godzin 35 minut, no. I by się zgadzało. 11.30 mniej więcej. Kanał GSL na Twitchu. Polecam obejrzeć, bo to będzie półfinał. Czy ja mogę... Nie, ja nie mogę GSL-a niestety streamować. Jakbym mógł, to panie. Panie. Marzenie streamować GSL-a. Lichy z 1990, dzięki za flowa.
No, to ostatnia gierka śmieszna. Ale to jest dobry timing, kurde. Zobaczyłem go u SOS-a i na serio. On też wtedy tak jak uderzył, to praktycznie wygrał sobie grę już. Niezła sprawa, naprawdę. Tylko on tam jeszcze ładnie zamikrował. Bo tam gra nie była taka oczywista jak ja teraz, bo tam musiał chwilę polatać, ale i tak zmiażdżył przeciwnika. Dobra, bardzo wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. No, oczywiście Zero Signal, Azerus, Zodiak, Zodiak, Kamel, Kamel. Dzisiaj Kamel na koniec pocisnął, tak jest. Dzięki ogromne za donaty, za wsparcie i Koniak Nibla za subskrypcję. Chyba nikogo nie pominąłem, mam nadzieję. No, dobra, nikogo. Także ogromne dzięki, ludzie. Do następnego razu. Możliwe bardzo, że jutro zaraz postreamuję. No, jak jakimś cudem jutro nie będę, to za 2 dni oczywiście. W sobotę? Czy ja mogę... A, bo w sobotę będzie turniej Networks. To ja muszę jutro... Na się muszę, no. Chcę zrobić przede wszystkim jutro streama. Chcę zrobić jutro streama i jutro stream będzie, bo w sobotę będę komentować super turniej Networks. Dobra. To follow Indie StarCraft i do następnego razu. No, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch też. Polecam odwiedzić.